Dzisiaj po godzinie 12 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na terenie Nieużytków przy ulicy Mickiewicza w Tarnowskich Górach znaleziono mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Na miejsce udali się policjanci oraz lekarz, który stwierdził zgon. Był to 58-letni mężczyzna, którego dobrze znali policjanci i niejednokrotnie sprawdzali miejsce, w którym przebywał od tak naprawdę dłuższego czasu na terenie Tarnowskich Gór, w związku z tym, że był osobą bezdomną. Policjanci oferowali pomoc w związku z mrozami i tą zimową aurą, jednak mężczyzna nigdy nie chciał z niej skorzystać. Będący na miejscu policjanci oraz lekarz nie stwierdzili działania osób trzecich, a prokurator powiadomiony o całym zdarzeniu odstąpił od swoich czynności. I tutaj apel do mieszkańców naszego powiatu, którzy posiadają informacje na temat przebywania takich osób bezdomnych w tym okresie zimowym, o informacje bezpośrednio do nas, do komendy bądź pod numerem alarmowym, abyśmy mogli uniknąć takich przykrych sytuacji jak ta dzisiejsza. Tutaj też podaję numer Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jest to numer 987, na który również można zgłaszać takie miejsca przebywania osób bezdomnych lub za pomocą krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, która dostępna jest na naszej stronie internetowej.